Myślę, że Krotoszyn jest przede wszystkim miastem przyjaznym dla młodzieży, która naprawdę ma tutaj wiele możliwości rozwoju. Krotoszyn jest ciekawym miejscem dla rodzin, przyjaznym. Jest dużo fajnych i atrakcyjnych miejsc dla dzieci, małych i dużych. Place zabaw są zrewitalizowane, na rynku można sobie usiąść, dzieci biegają, są parki, jest dużo terenów zielonych. Krotoszyn jest fajnie. Krotoszyn jest fajnie. Lubię to miasto za to, że jest tutaj wiele ciekawych imprez. Kocham miasto Krotoszyn, ponieważ w nim się urodziłem. Tu miałem swoje dzieciństwo, tu chodziłem do wszystkich szkół i też teraz tu się samorealizuję. W tym mieście jest na pewno dużo kreatywnych ludzi, którzy mają mega pomysły i przez to ten Krotoszyn staje się coraz bardziej popularny. Ja jestem osobiście zwolennikiem takiej letniej inicjatywy Basker Bus. Dla mnie zawsze było to magiczne miasto. Nasze miasto jest piękne, tym bardziej, że teraz rynek jest niesamowicie śliczny, fontanny. Naprawdę ja lubię moje miasto Krotoszyn. Kiedy wróciłem do Krotoszyna po studiowaniu, to wiedziałem, że to jest moje miejsce na ziemi. Lubię podróżować, ale to jest moje miejsce na ziemi. W Krotoszynie mieszkają niesamowici ludzie. Podróżując po świecie, 11 tysięcy kilometrów od Krotoszyna, znalazłam męża, Carlosa Contrerasa. Me gusta vivir aquí, en Krotoszyn. Gotuje, bo jest kucharzem. Y bueno, decidí venir a vivir aquí también porque es un lugar muy tranquilo, muy bonito. Lubię to miasto. Lubię Krotoszyn, po prostu lubię Krotoszyn.